Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Techin PWC. Będziemy rozmawiać tym razem o technologiach, o HR-ze i o biotechnologii. Z Joanną, z Pawłem, z Kamilem, Michałem. Osobami, które w, w swoją ciężką pracą wdrożyły projekt technologiczno-biotechnologiczno-HR-owy. Paweł, krótko o tym projekcie. Dlaczego jest tak dla Was ważny? To jest jeden chyba z najszerszych projektów w tej branży. Mhm w ostatnim czasie w Polsce. WCR ku w Polsce, właśnie. W Polsce, tak. Obejmujący zarówno ten twardy HR, czyli kadry płace, ale także talent management, zarządzanie talentami, czyli te procesy miękko hr rekrutacja, onboarding, szkolenia, rozwój, wynagradzanie pracowników motywowanie. Tak więc pełne spektrum no, w bardzo wymagającej pracy. Jak wzrosła liczba użytkowników tej platformy hr którą tworzy, stworzyliście od momentu, kiedy zaczęliście pracę do... Końca. Zaczynaliśmy, gdy było około 600 pracowników mhm. w tej firmie. Przez okres dwóch lat ta liczba wzrosła kilkukrotnie do prawie 2000 osób. Joanno, jak Wam się udało trochę uczłowieczyć ten obszar heru, który nie jest w organizacjach Lubiany? Bo on się kojarzy z formalnościami, papierologią, procedurami. Każdy już chce zacząć tą pracę, a musi przebrnąć przez tertę bardzo często właśnie takiej dokumentacji. Jak Wam się udało to zrobić i czy się udało? Udało się poprzez przede wszystkim wdrażanie elastycznego rozwiązania, rozwiązania chmurowego, które pozwala nam na dostosowanie się do potrzeb klienta, jak również zaangażowanie klienta, pracowników, menadżerów w każdy etap życia pracownika w organizacji. No to właśnie. Przede wszystkim zaangażowanie pracownika i oddanie systemu. Ale pracownika, klienta. Klienta, tak. M. tak. Mhm. Pracownika, klienta, oddanie pracownikom systemu. Tak, żeby oni, można powiedzieć, czuli się też ownerami mhm. danego procesu, właścicielami po prostu danego, danego procesu, tak, żeby uczestniczyli w życiu swojej firmy. Możemy, Kamil, powiedzieć, że to jest taki projekt stricte technologiczny. Na pewno jest to projekt technologiczny, natomiast tutaj nie negowałbym tej warstwy biznesowej. My za każdym razem, kiedy przychodzimy do klienta, oprócz tej warstwy technologicznej, gdzie mówimy, jak, co może mhm. zrobić system, myślimy o procesach, myślimy o tym tej warstwie biznesowej, czyli dajemy klientowi taką szansę, żeby klient na chwilę się zatrzymał w tym naszym szalonym świecie. E, troszeczkę spojrzał z góry na wszelkiego rodzaju procesy, które aktualnie funkcjonują w, w, jego, w jego organizacji i na tej podstawie albo zmodyfikował te procesy, albo powiedział, że to, to jest jedyna i słuszna prawda. Stąd nie powiedziałbym, że był to projekt stricte technologiczny, na pewno w głównej mierze, natomiast ta nie negowałbym też tej warstwy biznesowej. No właśnie, Kamil mówi, że w głównej mierze. Jaki program wykorzystywaliście do stworzenia platformy? Korzystaliśmy z... Y Systemu SUB Success factors. Mhm. Michał, co dla ciebie było największym wyzwaniem w tym projekcie? Ja myślę, że przede wszystkim sam fakt, że dołączyłem do zespołu. No bo ty no jesteś młodym pracownikiem tak? zespołu. Dołączyłem do zespołu w trakcie trwania tego projektu, w połowie w zasadzie. Mhm. Więc największym wyzwaniem było, była intensywna nauka systemu, poznanie go, kształtowanie umiejętności mhm. poruszania się po systemie. No i później też specjalizacja. Gdzie, gdzie przy pomocy właśnie osób z zespołu uczyłem się danego modułu no i mogłem formalnie już pełnić funkcję na projekcie jako konsultant zadaniowy, wspierając starszego konsultanta. Twoja historia jest ciekawa, dlatego, bo ty nie jesteś z, z, z wykształcenia e, informatykiem. Dokładnie. tego pracujesz w PwC dopiero rok, chociaż dla ciebie pod uwagę, to, ile zrobiłeś, to już jest aż rok. Mhm. E, I już masz w tym projekcie swoją, miałeś w tym projekcie swoją własną rolę, tak? Tak, dokładnie. Samodzielną rolę, realizowałeś konkretne zadania techniczne. Tak, i myślę, że w dobie dzisiejszych technologii nieważne jest tak naprawdę, kiedy, w którym momencie swojego życia zaczynamy. Mhm. No ważne, żeby mieć odpowiednie zaangażowanie, wytrwałość i, i odpowiedni łańcuch właśnie do tego, żeby szybko się uczyć i stale poszerzać swoje kompetencje. Janno, jakbyś spotkała kogoś, kto powiedziałby ci, że chce dołączyć do Twojego zespołu. Słuchając Twoich opowieści choćby o tym projekcie biotechnologicznym, to co byś mu powiedziała e, takiego, co go jeszcze silniej zmotywuje do tego? Z Twojej własnej perspektywy, swoich ehm, własnych w... doświadczeń. Relacje w naszym zespole. Pamiętam, jak ktoś mnie zapytał, jak tam na projekcie, bo był kickoff. Ja mówię, fajni są ludzie. Więc ehm. jakby ja na pierwszym miejscu zawsze stawiałam e, e, relacje międzyludzkie. Więc jak najbardziej ludzie, a dodatkowo po prostu, tak jak w przypadku Michała, możliwość rozwoju. nauki, możliwość nauki i rozwoju. Właśnie Michał, bo ty skończyłeś SAP Akademii, prawda? Tak, drugą edycję SAP Akademii, w której właśnie miałem możliwość poznania... Innych osób, które też rozpoczynają swoją drogę, a także uczestniczenia w wielu warsztatach, zarówno tych technologicznych, bardziej skupiających się na jakichś modułach, ale również też e, szkolących umiejętności miękkie, konsultanckie, mm -hmm. co później e, przerodziło się też właśnie w wybór ścieżki i dołączeniem e, do zespołu Sub Success Factors. Czy e, jakby ktoś już posłuchał Joanny i mówi, Nie, no to już ja chcę. To ma się skupić bardziej na mindsetie, bardziej na twardych kompetencjach. Z tego, co mówi Michał, słyszę, że nie trzeba być ekspertem, wystarczy mieć otwartą głowę. Rzeczywiście, Paweł, tak jest. Ty, jako szef całego tego zespołu, potwierdzasz to? Tak, to myślę, że taka otwartość, gotowość na, na ciągły rozwój to jest, tak. to jest taki must have. A oczywiście, jeżeli ktoś ma doświadczenie takie branżowe, w hr no to to jest bardzo też korzystna sytuacja i też takie osoby no, szybciej mogą wejść Oczywiście. na projekt i, i to skraca ścieżkę taką. To w takim taką... razie ja Wam życzę jak najwięcej takich projektów i żeby Wam się ten zespół rozrastał fajnych ludzi. Dziękuję Dziękujemy. Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy.